Bogusław Maciejewski, onkolog, który od 1970 roku pracuje w Instytucie Onkologii w Gliwicach, a przez ponad 25 lat pełnił funkcję dyrektora. W tym czasie wniósł ogromny wkład w tworzenie centrum, które spełnia wysokie standardy placówki medycznej. Jest tytanem pracy. Instytut Onkologii jest marką światową w dużej mierze dzięki profesorowi Maciejewskiemu, który jest zasłużony dla medycyny, szczególnie w zakresie radioterapii. Dzięki tytanicznej pracy przyczynił się do rozwoju wiedzy o raku i jego leczeniu. U niego wewnątrz tkwi ta potrzeba bycia ciągle potrzebnym. No i teraz też jest ciągle potrzebny. Dzięki dobrej woli amerykańskich profesorów, Maciejewski mógł pracować przez wiele lat w tamtejszych instytutach, poznawać tajniki onkologii. Z sukcesem, ponieważ proponowano mu kierowanie kliniką radioterapii w San Francisco. Mógł zostać w Stanach, wybrał Gliwice. Jak powiem, że jest wybitnym lekarzem, no to będzie truizm, bo jest wybitnym lekarzem i o co mówić. Jak powiem, że jest dobrym człowiekiem, może nie wszyscy wiedzą, na pierwszy rzut oka może wygląda czasem na takiego profesora, ale w złotych okularach i tak dalej. Nie, jest dobrym facetem, który kocha ludzi, kocha tych swoich pacjentów. Lekarz to przede wszystkim człowiek. Na pewno z cechami empatii dla pacjenta, na pewno nie bojący się wyzwań i mający powiedzieć nie albo tak na od potrzeb, na pewno lekarz, który ma swoje zdanie oparte na wiedzy naukowej. Profesor troszczy się o pacjentów i jest lekarzem z powołania. Oddaje się medycynie całym sobą, także w teoretycznie czasie wolnym od pracy. Bywaliśmy nieraz na zjazdach zagranicznych i kiedy myśmy kombinowali jakieś piwko czy spotkanie, to mówię, wiesz, mam taki pomysł, ja to zapiszę parę myśli. Jest tylko jedna sekretarka w onkologii i ona odczytuje te gryzmoły naszego szefa i przepisuje na maszynie, na komputerze, wtedy czytane dostępne, a tam często cenne myśli. Tych cennych myśli jest więcej i każdy może się z nimi zapoznać. Niedawno dał się poznać jako świetny pisarz, wydając książkę o swoich mistrzach pod tytułem Niezłomni.